Dobrze, okej. Okay. Czyli przerwę mamy za sobą. To teraz bierzemy się za fragment, który jest równoległy do tego, którym się zajmowaliśmy przed chwileczką. Tak? Czyli tam było skupienie na tym wspólnym kierunku w akcencie i próba jakiegoś rozwiązania, umotywowania właściwego wierzących w Rzymie w związku z tymi konfliktami, które po prostu się wśród nich rozwinęły. No to czytamy teraz fragment 15, 1 do 13. Winni jesteśmy, zaś my, mocni, obawy bezsilnych nosić, a nie w sobie samych mieć upodobanie. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru, dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał w sobie samym upodobania, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, oby dał wam to samo myśleć względem siebie nawzajem na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga. Gdyż powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane ojcom. Zaś poganie za miłosierdzie wielbili Boga, jak napisano. Dlatego będę Cię wzywał między poganami i imieniu Twemu będę śpiewał. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem i znowu chwalcie wszyscy poganie Pana i niech wysławiają Go wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada, będzie odrość z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami, w nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj Was napełni wszelką radością i pokojem, w wierze, abyście obfitowali wy w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Okej. Dobrze. Więc oczywiście my mocni, słabych i tak dalej, wracają tematy z tego fragmentu, który żeśmy przed chwileczką opuścili. Niniejszy fragment zbiera w jednym miejscu wiele ważnych tematów z listu Pawła, bo jest to fragment, który jakby po rozwinięciu tego listu właściwie kończy całkowicie tą główną część jego argumentacji. Tak? Za tym fragmentem zaczną się już tematy takie te ramowe, które już będą zmierzać do końca listu i tyle. I w tym krótkim fragmencie jest nawiązanie do tego problemu, który teraz ostatnio zostało opisane przez Pawła, ale również zostają wyciągnięte różne rodzynki z innych dyskusji, które Paweł prowadził. Między innymi coś takiego jak źródła motywacji chrześcijan. Czyli na przykład znaczenie przykładu Chrystusa. Znaczenie skali przykładu Chrystusa. Psalm 69:7, tak? Zapowiedzi i obietnice z pism. To jest jedyne miejsce, gdzie tutaj się pojawiają właśnie w tym całym drugim bloku praktycznym jednak cytaty. Ale te cytaty, znowu zwróćcie uwagę, wracają do jedności pomiędzy grupami etnicznymi, tak? Żydzi i poganie. Czyli wraca temat dyskusji i sporów, które szły po innej linii niż tylko ci mocni i słabi. Pojawia się kwestia wierności Boga, czyli znowu to argumentacja Pawła ze wcześniejszych stron. Wcześniej argumentował to, ponieważ Bóg był wierny, to będzie wierny i w sprawach dalszych dopełni swojego zbawienia. Tutaj, ponieważ Bóg zapowiedział, że taka społeczność połączona jest jego planem, to on tego dokona. Tak? Czyli widzimy po drugie jakby kwestię jakby czasu. Zapowiedzi i obietnice z pism, widzimy kwestię wierności Boga i kwestię czasu. Czyli tak zaufać planowi Bożemu, zaufać to, że w swoim czasie pewne rzeczy się jednak wydarzą, zaufać Bogu, że czas jest tym medium na to, żeby z dzisiejszego stanu właśnie zamieszania jednak spokojnie dochodzić w tym kierunku, który Bóg zamierzył wobec nas. No, pojawia się też właśnie kwestia umiejętności życia na miarę i w kierunku Bożych celów. Dobrze.
Możemy dostrzec również, że ta cząstka listu nosi widoczne znamiona zakończenia głównej linii argumentacji Pawła. Popatrzcie na werset 5 i 13. Tak? A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, oby dał wam to samo myśleć względem siebie nawzajem na wzór Jezusa Chrystusa. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością, pokojem, wierze, oczywiście i tak dalej, Świętego Ducha. No to już wam podpowiadam, jaka jest tego budowa, co nie? Oczywiście zaraz się to rozwinie. Ale zwróćcie uwagę, to są takie frazy prawie kończące, takie powiedziałbym życzące. I dobrze, bo to jest właśnie koniec głównej argumentacji Pawła. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Paweł zmienił znaczenie kodów mocny i słaby w tym fragmencie i zaczyna je słowo traktować już naturalnie. Czyli mocny to jest ktoś rzeczywiście mocny w wierze, a słaby to jest ktoś rzeczywiście słaby. I ta zmiana nie następuje w tym fragmencie, ale w tym fragmencie, który rozdziela ten i poprzedni, czyli jest w tej części akcentowany. Tam zobaczymy, jak to Paweł robi, ale tutaj już stosuje ten mocny i słaby w sposób naturalny, a nie przewrotny, tak? Okej, czyli mocny teraz to ktoś dojrzalszy, ten ktoś rozumie więcej i wie, jak się tym posługiwać względem innych na ich korzyść. Słaby zaś to ktoś, komu brakuje jasności i pewności. Ma sporo wątpliwości i niepewności, jak iść za Panem, aby go nie obrazić. Dobrze. No to ruszamy teraz, żeby się przyjrzeć, jak to jest zbudowane. Zbudowane jest dość prosto. Tak? Moim zdaniem jest to taka kompozycja właśnie koncentryczna, ale te dwie cząstki mają właśnie taką budowę równoległą. No więc zobaczcie, że w wersecie 1 i 7 pojawia się idea... A! Mogę to wyświetlić. To po co będę gadał, co nie? Okej. Okay. Już człowiek zapomina, co ma na slajdach. Czyli zwróćcie uwagę. W tej warstwie pierwszej mamy wezwanie do mocnych i do wszystkich, którzy się tak czują, aby przyjęli słabszych, tak jak uczynił Chrystus. Czyli zwróćcie uwagę. Przykład Chrystusa i jednak podstawowa zasada. Silniejszy powinien pomagać słabszemu. Nie powinien mu walić po łbie czymkolwiek mu tam popadnie, w szczególności Biblią, ani swoją porażającą świadomością rzeczy. Powinien mu jakoś pomóc. Dobra. Drugi przykład od Chrystusa. Znosił sprzeciw, arogancję i obelgi, by zyskać słabszych ludzi, nas. Tak? Wszedł w rolę sługi, by spełnić dane obietnice. No i mówiąc krótko, to jest pośrednio apel do tych wszystkich słabych, żeby poszli za przykładem Chrystusa, tak? Żeby szli za tym, co jest jego celem. Ale też zobaczyli, że skoro on dla zyskania nas znosił obelgi przeciwko Ojcu, to żebyśmy nie postawili za nisko poprzeczki wobec tych słabych, tak? Że jak popełnią ten błąd, tak, o ten błąd, to nie, to już z nimi na pewno nie chcę rozmawiać. Bo skoro szef był w stanie jakby udźwignąć takie obelgi przeciwko Bogu, aby nas zyskać, no to mówiąc krótko, nie bądźmy minimalistami tutaj za bardzo. Trzeci krok. Wartość i nadzieja płynąca z pism w odniesieniu do planu pojednania w jednej społeczności Żydów i Pogan. I tutaj się pojawiają te konkretne świadectwa, cały szereg świadectw z różnych miejsc pism żydowskich. I na ostatnim miejscu w tych szeregu równoległym modlitwa Pawła, by Bóg, źródło zachęty i wytrwałości, udzielił odbiorcom wsparcia, by mogli się stać społecznością jednej nadziei w pokoju. Akcent całości to cel, tak? Cel, który ma ich spinać, aby mogli razem uwielbiać Boga. Czyli zwróćcie uwagę, znowu jest akcent na jedności. Tak? Tam było powiedziane w tym fragmencie równoległym. Tak? Zwróćcie uwagę, że razem idziecie w tym samym kierunku, dlatego przestańcie się nawzajem osądzać i oskarżać. Tak? Wy dokonujecie wyrzeczenia. Umieracie i żyjecie, aby zyskać Chrystusa i to was łączy. Tutaj idźcie tą ścieżką, aby ostatecznie osiągnąć cel wspólny, bycie na chwałę Boga
uwielbiając i dziękując Mu za to, co, jaki jest i za to, co, co dla człowieka dla nas uczynił. Dobrze. Jest w naszym fragmencie kilka miejsc wartych przemyślenia i rozjaśnienia, więc króciutko parę uwag o fragmentach, które tutaj sobie wytłuściłem. Zwróćcie uwagę, a nie w sobie samych mieć upodobanie. Zwróćcie uwagę, ten refren o wyniosłości i działań Pawła przeciw tej wyniosłości, no po prostu to jest coś, co nas tutaj cały czas Paweł atakuje, tak? Czyli Paweł przez ani jeden fragment nie wypada z kontekstu problemu, nad którym cały czas pracuje. Ten tekst jest w sposób porażająco jednak skupiony na tym, żeby pewne rzeczy, które są chorobą w tej społeczności, rozwiązać. Dobrze. To jest jedna rzecz. Druga. Urągający w Tobie spadły na mnie. Pozwólcie, że przeczytam troszeczkę większy fragment z tego psalmu 69. To jest 69:10, ale przeczytam Wam troszeczkę więcej. Niech się nie zawiodą z mego powodu ci, którzy Cię oczekują, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela. Bo to dla Ciebie znoszę hańbę, wstyd, okrywa moje oblicze. Stają się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej, bo gorliwość o dom Twój pożera mnie, a zniewagi urągających Tobie spadły na mnie. Umartwiałem się postem, a stało się to hańbą dla mnie. Wziąłem jako szatę swą wór pokutny i stałem się dla nich pośmiewiskiem. Rozmawiają o mnie siedzący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. Tak? Więc zwróćcie uwagę, oczywiście to jest psalm, jeżeli dobrze pamiętam, Dawida, mesjanistyczny, tak? Ale jednak tutaj Paweł go kojarzy z pewną postawą i kierunkiem, jaki rzeczywiście obiera Chrystus. I to jest moim zdaniem jakiś komentarz odnośnie tego, jaką drogą powinien iść ten, kto chce być mocny, kto jest mocny, kto zmierza właśnie w tym kierunku, bo jednak w tym kontekście przynajmniej Paweł mówi, że Chrystus poddaje się temu, by zyskać tych słabszych, tych, którzy nie rozumieją, tych, którzy, mówiąc krótko, wręcz na dzień dzisiejszy, na ten moment po prostu są jakby całkowicie przeciwko nawet. I piąty rozdział listu do Rzymian, tak? 1 do 11, to kiedy myśmy to zostali pojednani z Bogiem? Jacy żeśmy to byli? Pod kreską. Żeby pod kreską. Tam zostają określone słowa, jakby terminy, tak? No, to sobie przypomnijcie kiedyś. Dobra. W każdym razie zwróćcie uwagę. Chrystus, zwycięski król, wchodzi w rolę sługi, aby zyskać słabszych. Dobra. W wersecie 5 tutaj, ja to już przetłumaczyłem po swojemu trochę bardziej z interlinią, aby dał wam to samo myśleć względem siebie nawzajem. Czy ja tu mam, nie wyciąłem jakiegoś, czy ten werset jest kompletny, czy wyciąłem jakiś fragment? 15:5. Tak, nawzajem, tam nie ma jakiegoś na wzór Chrystusa? Tak, jest. No widzicie? I wy nie reagujecie? Sobą na wzór Chrystusa. No na wzór Chrystusa tutaj brakuje, no. No wiecie co? No dobrze. Jest co. Jest co, no więc właśnie o to chodzi. Więc chodzi o to, że to jest na wzór Chrystusa. No i rzecz polega na tym, że to jest takie sformułowanie, które ja mam wrażenie, że odnosi się właśnie do tego, aby nie tyle być jednomyślnym, jak to sugeruje Brytyjka. Inne przykłady polskie idą bardzo w różnych kierunkach, czasami o zgodę, o różne rzeczy. Ale wydaje się, że tu chodzi o to, aby oni między sobą mieli tę samą ocenę siebie, tę samą, jaką Chrystus przyjął do nich, jaką Bóg do nich przyjął, skoro ich przyjął, tak? Przyjmując ich, tak? Mówi, przyjąłem was i takich, więc wy między sobą, jak patrzycie, że jesteście różni, uznajcie również to, że skoro ja was przyjmuję takich i takich, to że jesteście w tej samej wspólnocie, tak? Tak rozumie ten zapis, który się tutaj pojawia. On jest dość niejasny. Ale mam wrażenie, że to właśnie idzie w tym kierunku, że skoro widzicie się razem jako uczestników, współuczestników,
to w tym momencie coś, czy mi się coś pozarówkowało? Poczekaj, nie. Dobrze. Dobrze, jest okej. Okay. W porządku. Każdy, o tym widzę, ale to jest Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy. On by dał wam tak siebie na siebie patrzeć, ok? Wtedy tutaj będziecie mieć znowu podobną rzecz. Niechaj Bóg napełni was wszelką radością, pokojem, w wierze, abyście nadzieją przez was ducha. Dobrze, w porządku. Patrzeć na siebie, czy patrzeć na Chrystusa? Patrzeć na siebie oczami Chrystusa. Patrzeć na siebie oczami Chrystusa, rozumiesz? Czyli chodzi o to, że oni mają problem, bo oskarżają siebie, czyli mówią tylko jeden drugiemu, mówi, że nie jesteś w tym miejscu, w którym być powinieneś. Tak? A Paweł mówi, patrzcie na siebie tak, jak patrzy na was Bóg, który was przyjął wszystkich, i jednych, i drugich. W związku z tym nie odmawiajcie sobie jakby współuczestnictwa, że jeden jest domownikiem, a drugi nie jest domownikiem. Tak? I w tym sensie tutaj pojawia się miejsce na radość i pokój w wierze, tak? Ten pokój w wierze pojawia się również jakby w połączeniu z tym, że mamy pokój z Bogiem, ale ta społeczność, bo tu jest jakby ta perspektywa społecznościowa, pojawia się tym, że mamy między sobą, w tej samej wierze, pokój między sobą. Tak to bym po prostu widział, że tak to się mniej więcej jakoś tam dopina. Dobra. Czy coś jeszcze? Dla mnie to jest obrazem, jeśli mogę dodać, pokoju, jaki Chrystus miał w łączności z Ojcem. Patrzę na Jezusa, ta jedność Chrystusa z Ojcem. I tak my mamy, patrzę na Chrystusa, mieć jedność wobec siebie. Tak rozumiem. Rozumiecie, ale... Ja chyba trochę inaczej. Ale to nie jest żaden problem. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Paweł odwołał się do pism, tak? Zwróćcie uwagę tutaj. Dla naszego pouczenia, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism, pociechę czy jakby zachętę z pism, nadzieję mieli, tak? I potem się pojawia cała lista cytatów. I zwróćcie uwagę, kiedyś żeśmy na jednym z tych spotkań jakby mówiłem, że po prostu on, czy tu sam Paweł mówi, zajmuje się ewangelizacją pogan tak gorliwie, między innymi dlatego, bo odnalazłem w tekstach Piątej Mojżeszowej, tak? To był początek, nie początek, to było w 10 rozdziale, w 11 rozdziale. Te słowa, które po prostu mówią, że Bóg pobudzi do zazdrości swój lud przez tych, którzy nie są ludem, tak? I Paweł jakby pokazuje, mówi, ja czerpię energię z tej zapowiedzi, tak? Bo widzę, że to się teraz dzieje i dlatego widzę, że to się dzieje, to zostało opisane. Ja wchodzę w to i mam jakby właśnie energię do tej pracy. I Paweł mówi, więc i wy popatrzcie na słowo, które jest wyrażeniem planu i woli Bożej i weźcie to jako elementy, które was zmotywują, aby iść w tym kierunku, tak? Abyście wiedzieli, że to jest planem Bożym, w związku z tym idźcie w tym kierunku, aby te rzeczy, nawet jeżeli teraz doświadczacie jakby chaosu w tym obszarze i tarć, to jednak wiedzcie, że po prostu taki jest plan i jakby w tym kierunku trzeba iść. Dobra. Na marginesie, to tylko wam wyświetlę slajd, a wy będziecie sobie tam mogli kiedyś do niego zerknąć, zobaczyć. Paweł tutaj przywołuje teksty z różnych miejsc i widzimy, że kolejny raz woli użyć na przykład Septuaginty niż wersji hebrajskiej, tak? Każdy z tych tekstów jest z odpowiednich różnych miejsc tam. Izajasz, Psalm 117, Powtórzonego Prawa 32, to jest końcówka Pieśni Mojżesza, 2 Samuela 22:50, Psalm 18:50. Tak to mniej więcej jest. Dobrze. W porządku. Czyli co Paweł chce zrobić w ogóle przez ten tekst, tak? Z tymi odniesieniami i z tym jakby zebraniem wszystkich troszeczkę tych sygnałów z całego listu, tak? Mam wrażenie, że Paweł w tym fragmencie... Sekundka komentarza, tak?
Po pierwsze udowadniał, że Bóg okazał się wierny swojemu słowu. To były te wszystkie rozdziały poświęcone dyskusji o Abrahamie, o usprawiedliwieniu, o spełnieniu się obietnic prawa przez przyjście Chrystusa, przez to, że wiara teraz znajduje się jakby jako droga dla wszystkich, nie tylko dla Żydów i tak dalej, i tak dalej. Więc tym się zajmował wcześniej i pokazywał, że zapowiedź dobrej nowiny Chrystusa, odpuszczenia winy, nowego przymierza, pojednania Boga, tak, to było już od dawna w planie Bożym i tyle, tak? Potem w 8 rozdziale, ale nie tylko, pokazał pewne rzeczy, które mówią, że historia się jeszcze nasza nie skończyła. My jesteśmy gdzieś tam pomiędzy tymi skrajnymi elementami. Ale jesteśmy, ten prostokąt to są właśnie ci wierzący, jesteśmy już za Chrystusem w pewnym sensie, historycznie. I my jesteśmy owocem tego, że Bóg jest wierny, że Jego zapowiedzi, do których się tam odnosił, spełniły się w Chrystusie i przez Chrystusa. Tak? Ale przed nami są jeszcze inne obietnice, które się jeszcze do końca nie spełniły. Jest i dopełnienie odkupienia, ale jest również właśnie to, żeby ta społeczność wierzących była rzeczywiście społecznością wszystkich i tak dalej. W związku z tym Paweł przez ten nasz fragment wydaje się, że robi tak. Nawiązuje do tego wszystkiego, co było wcześniej i do pism, i do charakteru Boga, Jego wierności i do doświadczenia tych wierzących po to, żeby pokazać, że właśnie dzięki wierności Boga oni są mogli jakby wejść w społeczność z Chrystusem, mogą korzystać z całego błogosławieństwa, jakim jest zbliżenie do Boga, ale przez to, jak został pokazany Bóg jako wierny, jako ten, który składa obietnice i je spełnia, mówi, więc teraz wasza jedność, to być może teraz jeszcze jest takie niezbyt wykrystalizowany stan. Ale to jest stan, do którego mamy zmierzać, a wy weźcie te obietnice, które wam teraz podałem jako cytaty z pism, jako coś, co was będzie jakby usposabiać do tego, żeby iść w tym kierunku, tak? I żebyście wytrzymali w wierności Bogu, idąc w tym kierunku za Nim, tak? Bo i wobec tych obietnic, które są jeszcze do spełnienia, Bóg okaże się wierny. Dobra. Czyli, jakby to powiedzieć, Paweł z jednej strony stara się umieścić odbiorców na linii spełniającego się planu Boga, tak? No, tam żeśmy czytali, że po prostu te słowa o Abrahamie zostały napisane i dla was, tak? To było gdzieś tam, w którymś rozdziale wcześniej, co nie? Kiedy mówił o tym, że właśnie Abraham jest ojcem jednych i drugich. Z drugiej zaś używa dowodów wierności Boga jako argumentów motywujących ich do przyjęcia odpowiedniej postawy i wytrwałości w budowaniu relacji na miarę społeczności Chrystusa. Tak? Czyli to, co wydaje im się trudne do spełnienia, jedność wierzących z bardzo różnych środowisk, ale też jakby różnie uwarunkowanych, jest jednak możliwa. Dobrze. Czyli można by powiedzieć właśnie tak. Tak bym to jakoś ten jego apel przez ten fragment, ten komunikat, który chcę do nich skierować, tak bym to mniej więcej wyraził. Dobra społeczność wszystkich ufających Chrystusowi nie jest figurą niemożliwą, ani nie jedynie pobożnym życzeniem. Ponieważ Bóg jest wierny swojemu słowu, dlatego jest pewne, że jego plan się dokona. A wierzący w Rzymie, mocni, winni cierpliwie i w nadziei trzymać się dobrych postaw. Nade wszystko szukać dobra bliźniego, wspierać słabych, znosząc ich słabości, mądrze wspierać ich we wzroście, zachęcać w chwilach zagubienia. Tak rozumie ten komunikat tego naszego fragmentu, który po prostu teraz mieliśmy przed sobą. Czyli na krawędziach mieliśmy coś o jedności, a to, co się wydarzyło w tym drugim fragmencie, mógłbym ująć też jako takie zadania dla odbiorców. Tak? Wytrwale wspierać jedność wierzących, by mogli razem uwielbiać swego Ojca pod panowaniem jednego Pana Jezusa Chrystusa, przyjąć zachętę do wytrwałości od Boga. On panuje i stoi na straży swojego planu, który objawił w pismach. To mocni winni przyjąć przykład Jezusa, Pana,
On wziął na siebie braki słabych. Dobrze, no to czas przyjrzeć się temu elementowi, który jest w środku. Czyli 14, 14, 23. Jakoś idziemy do przodu. No dobrze. Benz, no to znowu czytamy. Ok. Wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego jest nieczystym. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niech więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. W tym bowiem służący Chrystusowi stają się miłymi Bogu i poważanymi przez ludzi. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło upadek lub zgorszenie lub niepewność. Ty przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre, lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Tekst nie wydaje się jakoś bardzo zagmatwany, jednak ma kilka myśli, które są wyzwaniem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przed tym fragmentem mamy taką sytuację, że pomiędzy mocnymi i słabymi wrze. Tak? Ani słabi, ani mocni nie wykazują właściwych postaw we wzajemnych relacjach. Dominuje arogancja i rozminięcie z zasadą szacunku, miłości braterskiej i dbałości o dobro drugiego. W centralnym fragmencie Paweł nie odszedł od tego tła, ale zaczyna nim grać i stopniowo budować obraz kogoś prawdziwie mocnego w Chrystusie i prawdziwie służącego Chrystusowi. Przez ten krok znaczenia określeń mocny i słaby zaczynają u Pawła nabierać naturalnych znaczeń. W tym tekście Paweł wyraźnie przybliża się do strony mocnej, bo podzielają jego zrozumienie wolności w Chrystusie, ale stara się im pomóc być mocnymi we właściwy sposób. Całość ma budowę równoległą. Tak? Po pierwsze, ciąg myśli jest taki. Pierwszy, nie ma rzeczy samej w sobie nieczystej. Tak? Okay. Potem indywidualna perspektywa na czystość i nieczystość pokarmów. Tak? Chyba że dla oceniającego coś za nieczyste, dla niego jest nieczystym. Ale złe człowiekowi, który potyka się jedząc, ale widzimy, że to jest właśnie ten, który potyka się, bo ma z tym problem, tak? W zakresie nie dlatego, że było zatrute albo nieświeże, tak? Potem mamy zły sposób użycia wolności i właściwy. Tak? Twoja wolność nie powinna pomijać tego, jak oddziaływuje na słabszych, którzy jeszcze w Chrystusie nie schronili się tak, jak jest to możliwe. I zobaczcie, jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat pokarmu, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Tak? To zdanie, jakby zwróćcie uwagę, to jest pewien skrót myślowy. Czyli mówiąc krótko, ten brat patrzy się na ciebie, co ty wcinasz i zaczyna mieć rozterkę. Tak? Bo jeżeli ten ktoś ma rozterki w sobie, gdy coś je, to jest bez twojej jakby, a ty się zajmujesz myciem garów, to mówiąc krótko, to zdanie nie ma sensu. Tak? Bo co to znaczy, to już nie postępujesz zgodnie z miłością? Co, że myję gary? Co ma piernik do wiatraka? To znaczy, że po prostu gdzieś tutaj w tym wszystkim jest jednak ta określona sytuacja. Jest ten, kto może jeść i nie widzi w tym żadnego problemu. I jest ten ktoś, kto przygląda się temu i teraz albo chce dołączyć, ale jeszcze to jest obszar dla niego właśnie nieczysty, zły. To jest niebezpieczeństwo, że przekroczy swoje ramy dobra i zła, tak jak je ma aktualnie ukształtowane. No i zobaczcie, co jest na dole. Tak? Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina,
ani nic takiego. Właśnie, nie chodzi o to, żeby po prostu Jezus, Paweł głosi abstynencję totalną, ale mówi, nic takiego robić, co by twego brata przyprawiło o upadek lub zgorszenie lub niepewność, tak? Czyli mówiąc krótko, w tej możliwej interakcji, bądź tej obecności razem, kiedy to środowisko jakby co do pewnego zrozumienia jest przemieszane, warto się wycofać, tak? Warto zawiesić swoją wolność i to, że w moim zrozumieniu nie ma przy zjedzeniu czegoś, czy napiciu się czegoś, nic z tego złego, tak? Dobrze. Następny. Okej. Okay. Tutaj jeszcze parę uwag może. Czyli tu Paweł powraca z tematem miłości jako naczelnego regulatora sposobu współżycia ucznia, tak? Tutaj mamy. To już nie postępujesz zgodnie z miłością, tak? To miłość powinna nam podpowiadać, czy powodować nami bardziej niż sama sposobność demonstracji możliwej wolności. Dlatego cząstka uzupełniająca sugeruje możliwe i właściwe zachowanie w kontekście wierzących w Rzymie, kiedy mają tą różnorodność i kiedy mają te napięcia, o których Paweł powiedział we fragmencie wcześniejszym. Paweł, a przecież również Jezus, nie ignoruje faktu uwarunkowań człowieka wierzącego jako czegoś, co jest obiektywnym hamulcem do pojęcia nowej rzeczywistości i nowego zorganizowania sobie odpowiedzi na tę rzeczywistość. Tak? Można ufać Chrystusowi, pozostać na ścieżce wzrostu w tym zaufaniu, nawet jeżeli pochodzimy z różnych środowisk i w tym momencie aktualnym jesteśmy mentalnie jakby jeszcze z innym rozpoznaniem różnych elementów rzeczywistości. Tak? Dobrze. To ostatni krok, to cząstki akcentowane. Akcenty te stanowią mocny apel do mocnych. Tak, mocny apel do mocnych, tak. Którzy pojmują, że w Chrystusie mogą się całkiem schronić, a pojęcie nieczystości i rozróżnianie pokarmów i dni utraciło swą aktualność, nie wnosząc nic w relację pokoju z Bogiem. Akcenty są najbardziej rozbudowane i same w sobie mają określoną budowę i logikę, więc musimy do tej logiki dotrzeć. Dobrze. Przypatrzmy się, co się dzieje w pierwszym akcencie. Na linii A, A1. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Na jednym z chyba z pierwszych wykładów, a może nie na pierwszym, a na pewno w tej poprzedniej serii, mówiłem, że w liście do Rzymian dość często dochodzi do zderzeń, kiedy elementy dopełniające się w kompozycji pokazują Boga i Chrystusa jako realizujący to samo, tak? I czasami właśnie jest pytanie, czy to jest kwestia rozróżnienia, czy też po prostu powiedzenie, co Paweł uważa o Chrystusie, tak? To jest jedna rzecz. Drugie, na warstwie B, niech więc nie będzie spotwarzane to, co jest waszym dobrem. I teraz musimy dopowiedzieć, co jest waszym dobrem. Wydaje się, że Paweł tutaj mówi o pewnej wolności, tak? Dążymy więc do tego, co służy pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Tam jak był ten środkowy wyraz w tej triadzie, co jest dobre, miłe i doskonałe. A u ciebie w tym twoim przykładzie? Co jedna, tak? Służy jednaniu, tak? Zjednujące. Zjednujące, tak? Co służy pokojowi ku wzajemnemu zbudowaniu, tak? Czyli mówiąc krótko, masz wolność, ale zaangażuj to tak, aby to było z sensem, z Bożym planem, a nie bez sensu, nie egoistycznie, żebyś po prostu się nadymał, tak? Bo ty możesz. No i w środku mamy zderzenie. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój. I moglibyśmy tutaj po przecinku dodać ileś parę rzeczy, tak? Czym nie jest w związku z tym, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. W tym bowiem służący Chrystusowi stają się miłymi Bogu i poważanymi przez ludzie. Dobrze, czyli tak. Mocne określenie, z czym wartości i sens Królestwa Bożego nie mylić. To jest po pierwsze. Mamy Królestwo Boże nie powinno zostać sprowadzone do pokarmu. I tu możemy dodać właśnie parę innych rzeczy.
I wydaje się, że Paweł tutaj, kiedy mówi o Królestwie Bożym, to nie mówi o celu tym w zaświatach, czy po przejściu przez bramę śmierci, ale o czymś, co powinno być doświadczeniem tutaj, w jakimś sensie. Tak? Czyli to jest plan na to, jak tutaj może być jakby zasygnalizowane panowanie Boga, Jego królowanie. I w tym momencie wierzący, idąc takim tropem, rzeczywiście służą Chrystusowi, tak? Ale okazuje się, że i służą ludziom. Czyli ten wymiar zaczyna być rozszerzony, tak? Że to doświadczenie błogosławieństwa od Boga powinno się w nas odbijać w życiu. Kiedyś widziałem zdjęcie obrazu z jakiegoś takiego religijnego cyklu wystaw malarstwa. Jeden, wyobraźcie sobie, że to jest płótno, tak? I na tym płótnie było coś takiego. Ach! Cholera, malował, tak? Uwaga. Okej, okay, malarstwo nowoczesne. Ponieważ kontekst jest taki, że dzieła miały charakter poświęcony duchowości, religijności, tak? To taki był obraz. Co to jest? Czurę. A jeżeli niekoniecznie, to co na przykład innego? Mi się to z dźwigiem kojarzy. Nie, zlituj się. Nie, okej. Okay. Okay. Burza mózgów, tak, ale nie przesadę dajmy. Czwórka. No to okej. Okay. A jak używa się w takich plakatach? Czwórki. To co wtedy czytamy? For. Czyli? Dla. Ok. A gdybyście popatrzyli na to, że to jest... Trochę krzyża jest, to prawda. Ale gdybyście zobaczyli, że to jest strzałka. Tam. Ale jeżeli zobaczycie, że strzałka jest tam, to równie dobrze jest tu. Aha, czyli mamy for. Krzyż. Tam. Tu. Można sobie jeszcze coś wymyślić, ale dźwig, nie, nie, z dźwigiem wysyłamy, nie? Poziomy i horyzontalne. No okej, okay, dobrze, to, ale chciałbym zobaczyć, prosty komunikat, tak? I mamy tutaj, tak? Służący Bogu, służący Chrystusowi, miłymi Bogu i poważanymi przez ludzi, tak? Dobrze. Niestety nie pamiętam autora, więc to było zdjęcie gdzieś tam w tle się pojawiło, więc, ale zapamiętałem. Nie wiem, nie byłem na tej wystawie. To było reportaż jakby właśnie z tej wystawy, więc tylko zobaczyłem na zdjęciu w gazecie takie coś i to było parę lat temu. Dobrze, czyli jeśli chodzi tutaj o sprawiedliwość i pokój i radość. Wydaje mi się, że jeżeli pamiętacie z tych pierwszych wykładów, że sprawiedliwość w Starym Testamencie to był ten taki zlepek różnych znaczeń. Też łaska, czy wytrwała miłość, wierność. I oczywiście rzeczywiście sąd, no to trzeba powiedzieć, że być może tutaj Paweł, skoro łączy to w tym bloku, to być może mówi, że jednak Królestwo Boże to jednak to podstawowe doświadczenie, którego wierzący doświadczają w zetknięciu z Chrystusem, z Jego łaską. Właśnie to, że sprawiedliwość to jest pojednanie też tutaj, tak? Jesteśmy sprawiedliwi, w sensie pojednani z Bogiem, doznajemy pokoju i radości w Duchu Świętym, 5 rozdział. 1 do 10 z Rzymian, tak? To w tym momencie wygląda na to, że to, czego my doświadczamy, tak naprawdę powinno być i odbijane, i promieniowane, tak? W porządku. I oczywiście te dwa wymiary służby nie są żadną nowością, bo gdybyśmy odbijali się po różnych tekstach, na przykład
przypowieści 3-4, tam w trochę większym kontekście, to zobaczylibyśmy, że to jest po prostu również koncepcja całkowicie ze Starego Testamentu. To nie jest żadna tutaj specjalna nowość. Jeśli chodzi o ten akcent na dole, no to tutaj musiałem się trochę pogimnastykować i tutaj macie jakieś krzyżyki znowu, ale już bez dźwigów. Mogę pytanie takie wstępne. Wstępne. Co sądzisz o terminie przekonanie jako tłumaczeniu pistis? Wiara. Tak, rzeczywiście, bo tutaj nie tylko w tym miejscu, ale w kilku miejscach jest tłumaczenie takie, że po prostu w Grece mamy pistis, czyli tak wiara, dosłownie, a tłumaczenie jest jako przekonanie. Wiarę, którą masz, niech zgodzisz z sobą przed Bogiem. No problem polega teraz na tym, że skoro wiemy, że po pierwsze to słówko, według słowników przynajmniej te, które mam dostępne, żeby było ciekawie, najpierw podkładają jako pierwsze znaczenie wierność, potem wiara, no to tutaj zaczyna być po prostu ciekawa sytuacja, tak? Bo też, tak naprawdę Paweł mówi o tym, że to jak wygląda twoja wierność, jak ty ją definiujesz w pewnym sensie, no, że nie tyle ją definiujesz, ale jakby rozpoznajesz, bo to chyba tak musimy mówić, że tak jak czytamy Pisma, jak się uczymy Boga, no to w końcu tak też zaczynamy, uczymy się rozpoznawać jego charakter, jego plan, jego oczekiwania. Więc wydaje mi się, że można by to zastąpić właśnie no, tym, jak wierzysz. I to myślę, że nie wiem, czy to by jakoś bardzo naruszyło ten tekst. No, wydaje się, że bo tutaj byłoby ty wiarę, jaką masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Tak? No pytanie, czy są jeszcze jakieś inne miejsca, czy to pole znaczeniowe, nie, jeśli chodzi o pistis, nie idzie również w kierunku przekonania. To bym musiał poszukać, wiesz, no, nie pamiętam. Ale nie dziwię się, że poszli w tym kierunku, tak? Nie dziwię się, że poszli w tym kierunku, w każdym razie. Nie wiem, nic na razie, muszę sobie to spokojnie przemyśleć, wiesz, jakby to w tym momencie wyszło, bo to, no, ale zwróćcie uwagę, że to idzie w tym kierunku, że ktoś ma wiarę. To jest interpretacja wtedy, a nie przekład. Tak, no, rozumiem. Dobra. Bo wiesz, w definicji hebrajczyków to wiara jest czym? Dobra. Zwróćcie uwagę, że werset 22 i 23, czyli ten, który jest w środku tego, ja go tutaj porozbierałem na cztery cząstki. Dlaczego? Bo jak się zacząłem przyglądać, jak on jest poukładany, to doszedłem do wniosku, że to może być taki, uwaga, ciężkie sformułowanie, to może być antytetyczny paralelizm chiastyczny. Tak? Czyli przedstawia jakby dwie przeciwstawne sytuacje dwóch ludzi, czyli tu jest ta antyteza, jakby ten kontrast. Mówi jakby co do pewnych kierunków coś podobnego, ale odwraca porządek myśli, tak? Czyli mamy szczęśliwego, a na końcu jest potępiony. Ktoś, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre, tak? Taka jest moja wiara, teraz rozumiem to, w to, co wierzę, tak? Że jest to możliwe. A po drugiej stronie mamy ten, który ma wątpliwości, gdy je, bo temat jedzenia został tutaj jakby przywołany jako przykład, tak? A już chciałem się spytać, czy szczęśliwy ten, kto jest potępiony, bo tak tu wyschodzi, jakby tak się czytało jednym ciągiem. No nie. To właśnie to jest to przeciwstawienie, tak? Czyli mamy właściwie kontrast w każdym kierunku, tak? Czyli ta druga część opisuje sytuację jedną, ta u góry, ta drugą. No i może tak to jest. Potępiony to może. I chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo o co chodzi w takim razie? To są te części najbardziej akcentowane. Czyli Paweł zrobił tak. Tutaj zdefiniował jakby kierunek ponownie, jeszcze raz. I żeby powiedzieć, żeby tego głównego kierunku nie pomylić z rzeczami bzdurnymi, niesłusznymi. Trzymajcie taki kierunek. Ale tutaj mówi, w tym drugim akcencie, to już jest apel do tych mocnych, aby zrozumieli sytuację, w jaką wpuszczają tych słabych, którzy nie potrafią udźwignąć ich wolności i jeśli będą małpować ich postępowanie, to oni w
wpadają w stan kompletnie przeciwny do tego, co definiuje królestwo, czyli co powinno po prostu być tym, do czego my będziemy pomagać innym dotrzeć, tak? Pokój, radość w Duchu Świętym. Żaden pokój, tak? Mam poczucie, że przekroczyłem to, co rozpoznawałem jako złe i zrobiłem to, tak? I no, dobrze, że tamten to zrobił, ale ja to nie czuję, że to mogłem zrobić, tak? I zaczyna po prostu być w stanie no, takiego wewnętrznego rozdarcia i no, takiego... Zgorszenia. Może nie tyle zgorszenia, co po prostu wewnętrzne takie piekiełko się zaczyna, tak? Dobrze, obrazkowo ja bym to wyraził tak. Czyli Paweł rysuje sytuację dwóch, mocnego i słabego. Udzie z barani, tak? Tak, udzieć cokolwiek. No ten już jest reformowany, bo już go dotknął. A, bo barani, to nie, to może. Okay. Ale mięso, no to nie, to już jest reformowany. No i tamten mówi tak, wiem, że mogę i do tego wzywa Paweł, ale ze względu na niego nie zrobię tego, tak? Odłoży go. A ten ma sytuację taką, czuję, że nie powinienem, ale on to robi, tak? Nie doceniamy czasami siły przykładu, jakim jesteśmy dla innych i no... Czasami po prostu ten nasz przykład może kompletnie komuś zaszkodzić, a nie pomóc. Ale mamy się stać tymi słabymi, czy mamy ukrywać... Nie, Paweł mówi, że rzeczywistość jest taka, że w normalnych środowiskach są i mocniejsi, i są słabsi. I teraz jest problem na tym, że nie ma rozwiązania takiego prostego, że mówiąc krótko, w takim razie ci mocni będą zawsze ukryci. Nie, ale mówi, że z chwilą, kiedy zaczynasz eksponować swoją wolność bez rozpatrzenia swoich konsekwencji dla tych słabszych, którzy są obok ciebie, to nie idziesz za drogą miłości. W momencie, kiedy słaby niejako jest taki, nie wie do końca i ciągnie w temacie, ale dlaczego ty to robisz? O, to jest bardzo konkretny, 14 rozdział w ogóle jest dla mnie tak. Przez lata inspiracją do tego, jak postępować z ludźmi w pewnych sytuacjach. No więc Paweł nie mówi nam jakiś o rozwiązaniu od linijki i to jest stary problem, tak? Bo nawet to mówi, że zobacz, czy ten ktoś jest ukierunkowany, tak? Czy jeżeli potrafisz to rozpoznać, czy jest właściwie ukierunkowany. I potem zwróć uwagę, Jezus mówi do swoich uczniów, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Czyli mówiąc krótko, nie wciskał im świadomości, do której nie byli w stanie dorosnąć, tak? Ale jeżeli ktoś słaby, nie wiemy. Nas ciśnie, no to teraz, no to mówiąc krótko, teraz jakby się już jakby i tutaj się musi jakby ujawnić twój talent nauczycielski, czyli jak go wciągnąć w odkrywanie tej wolności, która jest w jego zasięgu w Chrystusie, tak? No to jest ten problem. Możesz na niego nakrzyczeć i powiedzieć, że jesteś idiotą, że tego jeszcze nie rozumiesz. Możesz. Możesz w cudzysłowie oczywiście, biorąc pod uwagę to, o czym teraz mówimy, ale jest pytanie, być może dasz mu pewne rzeczy, przeczytaj sobie to i pomyśl. A może zwróć uwagę, że wiem, że używasz tych fragmentów, popatrz sobie na tą sytuację, co nie? Jakbyś ty ją opowiedział. Niech on to jakby przede wszystkim przepracowuje sam, bo do tego zmierzamy, żeby ktoś nie, Bóg nie robi z nas zamienników, ale daje nam sposobności, żeby nasz sposób myślenia się odnowił. To znaczy, że te procesy myślowe muszą się rozwijać, działać, tak? Muszą być w ruchu. Jeżeli to ma być nasze życie, to my musimy być do niego przekonani też jakoś, tak? W związku z tym staramy się pomóc komuś coś zrozumieć, a nie go zgwałcić naszymi poglądami, tak? Bo to nam do niczego, nam to może nas to budować, ale nie wykonamy niczego sensownego tak naprawdę. Moim zdaniem, może za dużo, tak? Faktem oczywiście można powiedzieć, że czasami jak na kogoś nie krzyczysz, to po prostu się ktoś nie obudzi, ale mówiąc krótko, znowu traktowanie jako znowu, że w tym momencie na wszystkich muszę nakrzyczeć, żeby się obudzili, to nie jest ten przepis, który wyczytamy na pewno z tych słów Pawła, tak? Parę minut wcześniej coś fajnego takiego... Wybaczcie, parę minut, zostało mi parę słów, wybacz Krzysiu, muszę dokończyć, bo już, no już właśnie obiad nam ucieka. Dobra, ale pamiętasz, na przerwie mnie złapiesz. Czyli, okej, okay. Co tutaj widzimy, tak?
Mamy mocnego, ma poczucie większej wolności w Chrystusie i słabego, który żyje otoczony szeregiem dodatkowych elementów i ograniczeń, które traktuje jako istotne dla jego więzi z Panem, tak? Dobrze, mają ze sobą kontakt i są jakby jeden drugiego ma na oku. Widzimy, że w obu przypadkach Paweł mówi o odstąpieniu od zachowania odpowiedniego dla swoich przekonań, tak? Ten ma aktualny zbiór przekonań i jest na granicy, czy je przekroczy, czy nie. Ten ma określony zbiór i może go, bo jakby było, może nawet nie tyle przekroczyć, co po prostu może je ograniczyć, bądź nie, tak? Czyli aby nie zachować się jakby w pełni w swoich granicach. Dobrze. I teraz problem polega tylko na tym, że mocny, ograniczając swoją wolność, w praktyce nic nie traci. Przynajmniej w tej dyskusji, którą toczył jakby Paweł. Postąpiwszy, nie zgrzeszy. Natomiast słaby, kiedy przekroczy aktualne swoje granice, jak rozumie dobre, zło, słuszne wobec Pana, święte i tak dalej, no wpada, mówiąc krótko, w ciemną dziurę. Więc Paweł apeluje do wierzących w Rzymie. Proszę? Mówię, ze względu na sumienie. Tak. Mówi do mocnych, by zrozumieli wagę swojego przykładu i potencjalne jego konsekwencje. Chcę im powiedzieć, że czasem warto się powstrzymać i ograniczyć swoją wolność dla dobra tych, którzy mogą sobie zrobić krzywdę, dołączając do naszego jakby sposobu już praktykowania wolności i pobożności. No i oczywiście to ja tu mam to samo pytanie, tak? Czy przy takim kierunku na razie wywodu Pawła, no czy to się nie rodzi jakby pewne niebezpieczeństwo jakaś przestrzeń na obłudę, na jakieś kłamstwo w relacjach pomiędzy wierzącymi, tak? No i wracamy tutaj do argumentu, który ja bym przytoczył Pawłowego wcześniej, tak? Każdy z nas zda sprawę przed Panem, tak? I mówiąc krótko, jeżeli idziemy za Panem, to staramy się uczyć od Niego i staramy się wytrwale chodzić jakby w Jego charakterze, nie psujemy tego. W związku z tym, jeżeli wiemy, że staramy się o dobro tego drugiego człowieka, no to rozumiemy, że no, nie przypadkiem o całkach uczono niektórych z nas, czy uczono nas niektórych dopiero w którymś tam momencie, nie zaczynaliśmy tego ani w przedszkolu, ani w pierwszych trzech klasach szkoły podstawowej. Jest jakiś porządek, tak? Uczymy reguł, które działają, co nie znaczy, że te reguły mają charakter wyczerpujący. Prawa Newtona doskonale się sprawdzają w określonych, uproszczonych układach. Kiedy zaczynamy wchodzić w bardziej złożone układy, potrzebna jest teoria względności i parę innych rzeczy. I wzory nam się robią bardziej skomplikowane, bo rzeczywistość w istocie jest właściwie chaotyczna i bardzo skomplikowana. Tak? I tyle. W związku z tym, dobrze. Teraz jeszcze jedna rzecz. Czyli drugi akcent każe zrozumieć wszystkim mocnym, w jaki może wpaść, mocnym, w jaki stan może wpaść w rzeczywistości w słaby, jeżeli pójdzie za ich przykładem. Jeżeli po prostu mocni będą starać się jakoś przymuszać tych słabszych do przyjęcia ich perspektyw, bez dania im czasu na to, żeby do tych perspektyw dojrzeli, dorośli. Dobrze. Niech tak będzie. W porządku. Czyli służymy Królestwu przez poszerzanie pokoju, a nie piekła. Tak? Tego życzymy naszym braciom, siostrom, a nie tego. Tak? Tego. Na koniec. Mogę jeszcze chwilkę? Zostały mi. Dobrze. Do przemyślenia dla was tylko krótka rzecz. Czy Paweł sam ze sobą jest spójny, tak? I raz mówi, wiem, jestem przekonany, w Jezusie nie ma niczego, co by było samo w sobie nieczyste i tak dalej. Wszystko wprawdzie jest czyste. Tak mówi im wprost w tym liście. A potem mówi, ty przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. To jest po pierwsze, on ma jakieś przekonanie i wobec tych odbiorców listów nie waha się go, że tak powiem, wyrazić. Ale to jest jakby, dlaczego wam o tym mówię, tak? Bo pojawia się pytanie, nie wiem czy to już wam mówiłem, wydaje mi się, że mówiłem, ale mogłem nie mówić. Mam wrażenie, że ten list nie bardzo się nadaje do tego, żeby go odczytać
na szerokim, pośród szerokiego audytorium wszystkich wierzących w Rzymie, czyli tych słabszych i tych mocnych. Bo chociażby to, co powiedział wprost, jako wskazówkę dla mocnych w stosunku do słabych, no, powodowałby sytuację taką, że stoją w tym i słuchają tego ci słabi, tak, i ci mocni, no i właśnie słyszą, jak Paweł im mówi, no przecież wiadomo, że to wszystko jest czyste. No i oni od razu mówią, oj Pawełku, my cię nie lubimy. Albo mówią, a to w ogóle jest jakiś fałszywy nauczyciel. Albo coś jeszcze, co nie? No to jest pytanie, czy ten list się nadaje do odsłuchania właśnie do takiej społeczności, jak ją poznaliśmy z opisów Pawła. Trudność wykładu Pawła, zawiłość, jeśli chodzi o samą retorykę hebrajską, całość, czyli jakby kompozycyjnie cała historia. Dużo odniesień zaawansowanych do Starego Testamentu. To plus 16 rozdział, który akcentuje w liście pozdrawianych osób, właśnie tych, którzy są w jakiś sposób liderami, skłania mnie do przekonania, że ten list jest raczej adresowany do liderów, niż do czytania po prostu dla wszystkich, tak? Bo Paweł, nawet w tych prostych wskazaniach, one nie dają się zastosować tak prosto. One zakładają, że odbiorca ma dość oleju w głowie, żeby rozumieć, że to nie są siermiężne reguły, w każdym przypadku masz tak zrobić, tak? Ten każdy odbiorca te reguły musi przetworzyć przez swoje doświadczenie, mądrość i sytuację, które właśnie w Bogu musi jakoś rozpoznać w określonych momentach. I to mnie skłania do przekonania, że być może ten list to jest po prostu wskazówka dla liderów w Rzymie, aby wiedzieli, jak sobie nad tą sytuacją ognistą zapanować i jak przede wszystkim oni muszą złapać właściwe kierunki, aby potem wiedzieć, jak popychać z kolei tych, którym służą. Dobrze, w związku z tym przegadaliśmy całe trzy elementy, które stanowiły fragment B2, po sekwencji A1, cokolwiek by to miało wszystko znaczyć. I w środku moim zdaniem jest podkreślona to. Służba Panu przez utrzymanie pierwszeństwa głównych wyróżników Królestwa Bożego, sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A ten akcent dolny był w pewnym sensie takim apelem i negatywnym i przestrogą dla tych wszystkich, którzy są mocni, aby szli tą drogą, a nie byli szkodą dla innych swoich sióstr i braci. W związku z tym byliśmy, tak, to jest nasz cały list, dyskutowaliśmy drugą główną część praktyczną, 12:1-15, która składa się z trzech głównych części, tak? I my za sobą, teraz żeśmy omówili sobie ten blok, czyli te trzy części, ale dzisiaj omówiliśmy te cztery cząstki, tak? Które stanowią ramę i na następny raz zostaje nam akcent centralny, koniec części praktycznej i rozdział 8 i to byłby finał. Podsumowałbym tak, tą warstwę, podwarstwę pierwszą, czyli te umysłowe fragmenty w taki sposób. Nowy, poddający się Chrystusowy umysł jako podstawa nowego sposobu życia i ochrona broniąca przed powrotem do życia do starego. Tak? Właściwe ukierunkowanie, uzbrojenie się w sferze mentalnej. Druga podwarstwa to życie w społeczności wierzących jako służba Panu Jego Królestwu. Całość tej warstwy, te cztery części, które żeśmy przedyskutowali, to widzę jako wezwanie do życia zintegrowanego, wiernie skupionego na Panu i Jego Królestwie, którego wyrazem są relacje braterskie oparte na przykazaniu dobra i miłości, ukierunkowanego na Boże cele. Niech tak będzie. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za wytrwałość. I jeszcze mam dla Was zadanie i prośbę. Mimo wszystko ten akcent centralny jest dość obszerny. Na wykładach tutaj, które były w zborze, myślę, że on został dość obszernie przegadany, ale z takiej perspektywy jednej niestety nie zdążyłem go przedyskutować, a wydaje mi się, że ona jest bardzo ważna i interesująca. I chciałbym na pewno tą perspektywę przedyskutować tutaj z Wami. Natomiast byłoby fajnie, gdybyście mieli przed następnym wykładem odświeżone te rzeczy, których bym nie chciał powtarzać, bo jeżeli je powtórzę, a one są dość istotne, to zabiorą mi czas i wtedy myślę, że rzecz ciekawa nam ucieknie. Czyli są tam dwa filmiki, jeden 40 minut, drugi 50 minut, poświęconych Rzymianom 12 od 17
12:17 do 13:10, tak? Gdybyście byli w stanie sobie jakoś przed następnym wykładem odświeżyć, byłoby fajnie. I jeszcze jedna rzecz. Nie obraźcie się, nie pogniewajcie i nie wyrzućcie mnie tutaj. Mam nadzieję, że kamieni pod stołem nie zbieracie. Przed następnym spotkaniem spróbujcie sobie przeczytać pierwszych przynajmniej 6 rozdziałów, może nawet 11, a może całą Księgę Mądrości. Co wam szkodzi, co? Spróbujcie sobie tak przeczytać z ciekawości. I gdyby was naszły jakieś podobieństwa do listu do Rzymian, to byłbym wam wdzięczny, gdybyście sobie tam odnotowali, może byśmy w którymś momencie podyskutowali o tym, tak? Księga Mądrości i tylko dwa filmiki poświęcone 12:17 do 13:10 tutaj na stronie Zboru Wolnych Chrześcijan w Świętochłowicach, w zasobach zasoby, szkółka dla dorosłych i tam są serie List do Rzymian. Tam znajdziecie te filmiki. Bardzo wam dziękuję. Przepraszam za mocne przeciągnięcie, ale no już wytrwaliście, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego.